Proszę wszystkich o ciszę. Zaczynamy debatę. Na początek chciałbym prosić wszystkich o powstanie. Ze względu na świątkowe wydarzenia we Francji prosiłbym o minutę ciszy. Dziękuję. Dzisiejszą debatę poprowadzę ja wraz z kolegą Bartkiem. Ja z klasy 3 B, kolega Bartek z klasy 2 B. Nie chcemy, aby w trakcie debaty, w trakcie dzisiejszego naszego spotkania pojawiły się argumenty ad personam, czyli poznany retoryczny sposób argumentowania, w którym dyskutant porzuca właściwy spór i zaczyna opisywać faktyczne i rzekome cechy swojego dziedzina. Chcemy tego wykonać, szanowni, że wszystkie poglądy na dziedzina. Apeluję do wszystkich uczestników debaty o wysoką kulturę osobistą, o merytoryczne argumentowanie swoich wypowiedzi, o merytoryczne argumentowanie swojego stanowiska oraz o przestrzeganie czasu, o którym będziemy wspominać przy każdej części debaty. Jeżeli któraś z wypowiedzi będzie naruszać godność osobistą, organizatorzy oraz prowadzący dzisiejszą debatę zastrzegają sobie prawo do odebrania głosu, co zasygnalizują upominiem słownym. W każdej części debaty będziemy informować o czasie przeznaczonym na wypowiedź danej osoby. Chciałbym prosić teraz o zajęcie miejsca przez prelegentów, przez panią Lopez z Centrum Imigrantów i Imigrantek oraz przez Michała Białka, prezesa Okręgu Pomorskiego Młodzieży Wszechpolskiej. W tym momencie Bartek przedstawi. To na wstępie, by uniknąć niejasności, chciałbym przedstawić kilka kluczowych słów, które będą przewijać się w debacie. Imigrant to osoba, która przybyła z zagranicy na pobyt czasowy lub na stałe do innego kraju, czyli ktoś gdzieś przyjeżdża. Najczęściej przyczyny są polityczne, religijne lub gospodarcze. Emigrant to osoba, która opuszcza swój kraj tymczasowo lub na stałe i wyjeżdża do innego kraju, czyli ktoś skądś wyjeżdża. Oraz uchodźca to osoba, która musiała opuścić swój kraj, w którym mieszkała ze względu na zagrożenie życia. Oraz tolerancja to umiejętność uszanowania czyichś poglądów, upodobań różniących się od naszych. W tym momencie zaczynamy część pierwszą naszej debaty. Jest to najkrótsza część naszego dzisiejszego spotkania. Proszę, aby nasi dzisiejsi prelegenci w dwuminutowej wypowiedzi przedstawili się oraz swoje stanowisko co do dzisiejszego tematu debaty, jakim jest państwo polskie, a uchodźcy. Oddaję głos. Zaczyna pani głos. Dzień dobry. Nie wiem, jeżeli mogę dwa minuty, bo przepraszam najpierw, że nie mówię tak świetnie po polsku, no ale staram się dobrze mówić. Jeżeli chodzi o mnie, nazywam się Liliana Lopez, Karolina w Polsce. Jestem pracownicą socjalną w Centrum Wsparcia Migrantów. Zaczynałam pracować teraz w tym roku i pracuję jako asystentka dla rodzin międzykulturowych. Tak? To jest Polak albo Polka i osoba z innych państw. Też w Kolumbii, jestem z Kolumbii i w Kolumbii pracowałam z rodzinami też, bardziej z kobietami imigranci wewnętrzni, którzy uciekali też z konfliktu zbrojnego. Mam doświadczenie też z imigrantami, w Centrum Imigrantów jesteśmy tylko imigranci, imigrantek i Polki, bardziej no, kobiety pracujemy razem. Jeszcze mówię, że jestem liderką z grupy przemocy i dyskryminacji w modelu integracji imigrantów, które
robimy teraz z instytucjami i no, w ogóle z miastem Gdańsk. I to wszystko. Proszę. Ja nazywam się Michał Białek, mam 22 lata, jestem prywatnie studentem politologii, właśnie powinienem kończyć moje studia. A poza tym jestem prezesem Okręgu Pomorskiego Młodzieży Wszechpolskiej. Młodzież Wszechpolska jest to taka organizacja, która swoje tradycje czerpie z roku 1922, czyli prawie już 100 lat. Była to organizacja, która zrzeszała kiedyś głównie studentów, od tego się zaczęło. Jej zadaniem takim głównym było pomaganie najbiedniejszym zdolnym studentom przed wojną, ponieważ wtedy studia w Polsce były prywatne. Ona skiwała swoje poparcie, znaczy skiwała na członkach, na popularności. Przed wojną na przykład takim ciekawym faktem jest to, że w Lwowie Młodzieży Wszechpolskiej było 1000 osób. Jest to olbrzymia liczba i była to największa organizacja młodzieżowa w tym mieście. Po wojnie niestety nie mogliśmy reaktywować naszej działalności, były takie próby, ale one zostały bardzo dokładnie uniemożliwione przez służby, przez tamtejszą przedwczesną władzę. W 1989 roku Młodzież Wszechpolska zostaje reaktywowana. Trwa do dzisiaj, bez żadnego momentu przerwy. Dzisiaj Młodzież Wszechpolska to 100 kół w wszystkich miastach w całej Polsce. To szereg organizacji, z którymi współpracujemy. To portale internetowe, to też pewnie Marsz Niepodległości, o którym wszyscy słyszeli, którego jesteśmy współorganizatorem. Naszym celem jest promowanie postaw patriotycznych. Jesteśmy organizacją narodowo-katolicką o charakterze wychowawczym. Naszym zadaniem jest przygotowanie młodych ludzi w ramach idei, które wyznajemy, do dorosłego życia, tak żeby byli świadomymi obywatelami i żeby świadomie mogli służyć swojej ojczyźnie, swojemu narodowi w przyszłości. To jest nasz cel na życie. Przejdziemy od razu do części drugiej. Chyba, że ktoś już na ten moment chciałby zabrać głos co do odpowiedzi pierwszej. Chociaż myślę, że od razu przejdziemy do następnej. Część druga, 3 minuty dla każdej ze stron, 1,5 minuty dla pozostałych osób, dla pozostałych uczestników dzisiejszej debaty. 3 minuty? Tak, 3 minuty myślę. Pierwsze pytanie. Konsekwentnie prowadzona polityka imigracyjna Unii Europejskiej doprowadza do pojawiania się w Polsce kolejnych uchodźców. Jakie działania może i powinno podjąć państwo polskie w celu lepszego zasymilowania tych ludzi, czy może powinno dążyć do usunięcia ich z naszego terytorium? Zaczynamy. Skąd te dane? Zapytam o pytanie. Pytanie zostało. Pytanie, pierwsze zdanie, które tutaj mamy. To jest konsekwentnie prowadzona polityka imigracyjna Unii Europejskiej doprowadza do pojawienia się w Polsce kolejnych uchodźców. Do Polski już trafiają uchodźcy, tak samo do Unii Europejskiej. I z tego względu. I też mamy jakby już narzucone przez podpisy. W Polsce trzeba sobie powiedzieć jasno, ten problem nie istnieje na szczęście, ten problem, o którym mówimy na Zachodzie, czyli wielkiej liczby, ogromnej liczby ludzi, którzy zmierzają do Europy z różnych pobudek, to też jest istotne. W Polsce tego problemu nie ma, w Polsce największą grupą, jeśli mówimy o kwestii ich pochodzenia, która ubiega się o obywatelstwo, o to, żeby stać w Polsce na stałe, są Ukraińcy. Potem dużą grupą są też Rosjanie, sporą grupę, jeśli mówimy o takim totalnym już ludziach, którzy są totalnie odmienni, znaczy totalnie, z innego kręgu kulturowego, są Czeczeni. W Polsce, i Wietnamczycy to jest bardzo duża grupa, około chyba 20%, która też się ubiega o to, żeby w Polsce zostać legalnie na stałe. Więc z tego problemu, z którym boryka się dzisiaj Zachód, czy Niemcy, kraje skandynawskie, tych ludzi, którzy zmierzają do ich krajów, nie ma. Przez Polskę zdarzają się przypadki, brzydko o tym mówić, ale nie wiem, jak to inaczej nazwać, szmuglowania tych ludzi. Polska jest krajem tranzytowym, potem trafiają z Polski do Niemiec. Ale Polska, wydaje mi się, nie ma tego problemu. Jeśli chodzi o przyszłość, wydaje mi się, że
powinniśmy zrobić wszystko, co w naszej mocy jako państwo, żeby jednak nie dopuścić do tego, żeby ci ludzie tutaj przybywali. Dlaczego? Dlatego, że wydaje mi się, że nie jest dobrym pomysłem w ogóle, jeśli mówimy o polityce Unii Europejskiej, ściąganie tych ludzi tutaj, bo nie kontrolujemy w żaden sposób tego, kim oni są. To jest ten problem. Mamy problem z tym, że nie potrafimy zweryfikować, kim są ci ludzie, czy oni autentycznie potrzebują pomocy, bo tacy się zdarzają, musimy jasno o tym powiedzieć, ale są niestety mniejszością. W dużej, zdecydowanej większości są to ludzie, którzy przybywają do Europy ze względów ekonomicznych i tylko dlatego, a my tego nie weryfikujemy. No i zdarzają się oczywiście jeszcze przypadki takich ludzi, którzy przybyli do Paryża zrobić zamach, bo francuska prokuratura ustaliła, że co najmniej jeden z zamachowców przybył na pontonie czy na łódce do Europy, do Grecji kilka miesięcy temu. Jeśli zaczniemy weryfikować dokładnie, kto tu przybywa, w jakim celu i czy autentycznie potrzebuje pomocy, to nie możemy mówić o przyjmowaniu kogokolwiek, bo nie jesteśmy w stanie tego skontrolować. Jeśli nie będziemy tego kontrolować, nie przyjmujmy tych ludzi, bo to jest, tak jak pokazał ostatnie wydarzenie w Paryżu, to jest bardzo groźne, niebywale groźne. Musimy sobie zdać z tego sprawę, że tam ginęli ludzie, oni ginęli naprawdę, że to nie są tylko liczby. Że to byli ludzie, którzy wyszli wieczorem do restauracji na miasto, na mecz i oni nie wrócili do domu. A oni nie wrócili do domu przez nierozważną politykę rządzących. Tylko i wyłącznie dlatego, bo my nie kontrolujemy tego, kto tu przybywa. Więc albo w końcu zaczniemy to kontrolować, albo w ogóle nie mówmy o przyjmowaniu kogokolwiek, bo nie wiem, kogo przyjmujemy, czy są to uchodźcy, czy migranci, kto to jest. Jeżeli mówimy o, nie wiemy, kim oni są, no to już tutaj masz imigrantka przed tobą, tak? Dużo ludzi jest jak ja. Ja pracuję też w Centrum Imigrantów z uchodźcami, najbardziej z Ukrainy. Też w Polsce przebywają ludzie z Somalii, z Eritrei, już są uchodźcy. Też jest z Syrii. Tutaj w Gdańsku mamy dwóch mężczyzn z Syrii i dopiero teraz nic się nie stało, tak? Nic groźnego, oni chcą się integrować i właśnie już w tym modelu chcemy zbudować takie miasto, które będzie przejmować imigrantów, uchodźcy też, ale nie chcemy zbudować getto. Chcemy właśnie integrować, że oni mogą mieszkać wszędzie. Nawet jeżeli mówimy, że nie przyjmujemy, to nie możemy. Ta Polska nie może tak mówić, bo już są podpisane te konwencje, tak, jak to jest? Genewska? Tak? Jest ta konwencja, no to Polska musi przejmować, bo jak będzie na przykład wojna też tutaj, musicie szukać azyl, no to inne państwa muszą też przejmować. Też chcę powiedzieć, że ta liczba nie jest taka duża. 7 tysięcy osób będą, ponad może, będą przez 2 lata. Tak? Nie będą od razu. 7 tysięcy to jest od razu, co tydzień przyjeżdżają do Szwecji na przykład. Tak? I Szwecja nawet nie ma takiego modelu, tak? Który chcemy tutaj zbudować. Nawet mamy tutaj obszary, mieszkalnictwo, zdrowia, wszystko, żeby ludzie mogli się integrować. Mamy też kursy języka polskiego, żeby szybko mogli rozmawiać, mogli komunikować się i nawet pracować. Tak? To dlatego myślę, że to nie jest żadnego problemu. Tutaj mieszkamy, tutaj jesteśmy, nawet mówią, dużo z tych ludzi mówią, kochamy Polskę. Naprawdę. Ja też. Dziękuję. Potem, słuchając pierwszych wypowiedzi prelegentów, naszło mi od razu takie pytanie, czy jakby mówimy o tym, żeby nie sprowadzać wszystkich osób jakby odmiennej narodowości, czy mówimy o tym, żeby nie sprowadzać na przykład osób przedstawicielów,
Czy mówimy na przykład o tym, żeby sprowadzać inne narodowości w stylu na przykład osób, które już teraz są u nas w państwie, czyli na przykład mniejszości islamskich Tatarów na przykład. Tatarzy jakby są już u nas. Tak samo inne narodowości. Czy mamy prowadzić taką politykę, która doprowadzi do tego, że nic jakby będziemy usuwać wszystkich, czy tylko niektóre osoby? Nie wiem, czy dobrze tak jakby zrozumieli Państwo moje pytanie, ale... Nie za bardzo. Pierwsze pytanie było konkretne. Co mamy robić z obecną polityką imigracyjną? Wydaje mi się, że pytanie o to, czy mamy już dzisiaj usuwać kogokolwiek i tak dalej, pytanie jest totalnie nietrafione, bo w żadnym przypadku nie jesteśmy w stanie tego zrobić. W żadnym państwie, no a to już w ogóle wyglądałoby bardzo opresyjnie. No to w sumie o taką konkretną odpowiedź mi chodziło. Ale wiem, że troszeczkę się pogubiłem w tej odpowiedzi. To czy ja się sprowokowany? Nie. Następne pytanie. Powielany jest schemat, według którego tak duża fala uchodźców to efekt ucieczki przed radykalnym islamem. Jak Państwo sądzą, co jest bezpośrednią przyczyną tak ogromnego napływu uchodźców do Europy? A czy jest jeszcze jakieś inne pytania a propos pierwszego pytania? Bo może ktoś z Was, czy to na koniec? Nie, jeżeli ktoś chciałby się powiedzieć w tym momencie, może przez podniesienie ręki zgłosić taką chęć. Nie wiem, ktoś. Jędrzej. Ja nazywam się Jędrzej, jestem z klasy 3B i mam pytanie do Pani. Pani mówiła, że do Polski ma trafić 7 tysięcy, ale z tego co mi wiadomo, to każdemu uchodźcy przysługuje prawo ściągnięcia z ojczyzny członków swojej najbliższej rodziny i to w efekcie wyjdzie więcej niż te 7 tysięcy, więc 7 tysięcy to jest taka liczba, ja bym to nazwał optymistyczna. I Pani jeszcze mówiła o Szwecji, że uchodźcy tam każdego dnia więcej ich dociera niż na przykład do Polski. I ja zrozumiałem, nie wiem czy dobrze, że oni tam chcą się asymilować w Szwecji i tak dalej, ale ja dotarłem do danych, które mówią o tym, że polityka multikulti w Szwecji jest prowadzona od 40 lat i w tym czasie w Szwecji liczba przestępstw na tle seksualnym wzrosła o 700%, a liczba brutalnych przestępstw, pobić, kradzieży, wzrosła o 300%, więc nie wydaje mi się, żeby ci ludzie byli naprawdę chętni do integracji. Dziękuję za wszystko. No to najpierw tutaj w Polsce będą ponad 7 tysięcy. Dopiero teraz już wiemy z miasta, ze strony miasta, już mówili, że będą ponad 7 tysięcy i to będą na początku na przykład w Gdańsku mogą być 100 osób, tak? Już mamy no, trochę wpływ na tych społeczeństwa. Właśnie chcemy zbudować ten model. To są na przykład, mamy sieci mentorów, Centrum Imigrantów, społeczeństwa Polski, którzy chcą pomagać im, ci ludzie, żeby tutaj mogli się integrować, tak? Mogli szybko mówić po polsku, szybko też znaleźć pracę i nawet pomagać rozwijać kraj, tak? To jest najważniejsze, że wszyscy możemy pracować razem. Oni nawet nie mogą mieć problemy na przykład zdrowia, bo jak widzimy, prawo Polski nie jest tak samo dla wszystkich. Tak? My mamy tutaj problem, na przykład ja nie mogę robić kredytu, ja nie mogę mieć własny dom, tak? Nie mam takie same prawa jak wy. Tak, to tutaj jest też trudno dla nas, tak, na początku. Ci ludzie też musimy mieć pod uwagą, że ci ludzie uciekają z wojny. Tak? W tych krajach jest bardzo, bardzo niebezpiecznie, nawet w Kolumbii jest bardzo niebezpiecznie i naprawdę no, trzeba przejmować. O Szwecji mogę powiedzieć, że są takie liczby, tak, 7 tysięcy osób
i tam nie mają takiego programu integracyjnego, nie mają modelu integracji. Tam po prostu robią getto, tam nie ma takiego programu języka polskiego, mentorzy, nic takiego. Osoba tam dociera do Szwecji i sama musi się szukać sama pracy i robić co sama mogę, tak, samodzielnie, od razu. I tak nie można, bo to nie jest możliwe. Tak? To jest bardzo trudno. Trzeba być imigrantem, żeby naprawdę rozumieć, o co tutaj chodzi. Czyli pani zdaniem opieka państwa zapobiegnie takim właśnie wzrostom przestępczości itd. Tak, tak, na początku. To jest, chcemy tylko, żeby oni mieli takie wsparcie na początku, to jest jakiś okres, tak? I jak będą już samodzielnie, już mogą być samodzielnie, szukać pracy i wszystko robić samodzielnie, no to już będziemy bezpieczni. Nawet pracujemy razem z policją, tak? I chcemy zbudować relacją, nawet śledzić takie radykalizacji, takie zjawiska, tak? Nawet przemocy wobec imigrantów też chcemy to kontrolować, tak? Czy są jeszcze jakieś pytania? Janusz Wilkowicz. Ja mam takie pytanie do pana z Młodzieży Wszechpolskiej, bo ta fala imigrantów, tak słyszałem, z którą tam walczył Orban nad granicą węgierską, słyszałem, że tak naprawdę jest to związane z działalnością władz tureckich, które chcą oczyścić swoje obozy i zmniejszyć koszt utrzymania imigrantów syryjskich w Turcji. Czy nie powinno być tak, że Polska po prostu powinna brać pieniądze od tych krajów na utrzymanie imigrantów, które po prostu podpalają tą Syrię, bo przecież ta wojna cały czas się toczy i tam Arabia Saudyjska utrzymuje terrorystów i Turcja tam ich utrzymuje. Czy po prostu te kraje, które tam nadarzyły piwa, to nie powinny dawać nam pieniędzy na tych tam biednych ludzi, którzy tam mają te problemy teraz, nie z własnej winy. Poruszył pan bardzo szeroki problem. Problem Bliskiego Wschodu, a dokładnie relacji między państwami, podmiotami i tak dalej. Niewątpliwie dobrze pan trafił, ponieważ jest to mój konik, ja się tym zajmuję w ramach mojej pracy naukowej. I żebyśmy mogli porozmawiać o Bliskim Wschodzie, co się tam tak naprawdę dzieje, musielibyśmy się spotkać na następną debatę. Nikt nam nic za darmo nie da, to jest pewne. Arabia Saudyjska dość dobrze umywa ręce z tego, co się tam dzieje. Pomimo tego, że istnieją pewne przesłanki, informacje, że to Arabia Saudyjska wspiera państwo ISIS, wciąż nie jest to takie jawne i oczywiste. Nie jest jawne i oczywiste, o tym się nie mówi, ale przecież Turcy mobilizują swoją armię, żeby zaatakować Kurdów. Przypuszczam, że nie każdy z was wie, ale Kurdowie to jest bardzo duży naród, olbrzymi naród, który żyje na Bliskim Wschodzie i do dzisiaj nie ma swojego państwa. Kurdowie potrafią spotykać się na takich wielkich, olbrzymich imprezach, na których dochodzi nawet do miliona osób. Wygląda to mniej więcej jak taki wielki festyn. Jest scena, będzie muzyk i nagle przyjeżdżają policjanci, turecka armia, rzuca gaz w tłum, ściąga muzykę ze sceny, zwijają kablę, bo nic nie będzie. I to są informacje z pierwszej ręki. To są informacje, że ostatnio byłem na tym spotkaniu w klubie akademickim na Politechnice Gdańskiej, gdzie podróżnik, który był w Iraku i w Turcji siedział 3 lata, znał się z Kurdami, był akurat na wschodzie Turcji i mówił, że był w takich... Mówił, że teraz jest głupie, bo zrobił wielką głupotę, mógł nawet zginąć, ale jeździł z tymi Kurdami na przykład na jakieś manifestacje. Nie do końca wiedział, o co chodzi, a to byli jego koledzy. Kurdowie to jest wielki naród, który nie ma państwa i co ciekawe, dopóki ten konflikt w Syrii z państwem ISIS nie włączyła się Rosja, to Kurdowie po tym, jak armia rządowa syryjska zaczęła ponosić naprawdę już spore porażki, to Kurdowie byli największą siłą, która odnosiła regularnie jakiekolwiek sukcesy z państwem muzułmańskim. To jest raz, że Turcy destabilizują ten region. Jaki jest plus dla Turków tego wszystkiego? No taki, że będą ginąć Kurdowie. Oni chcą się ich pozbyć.
Turcy to jest państwo nacjonalistyczne, które chce się pozbyć się Kurdów, więc mówię, musielibyśmy naprawdę dość długo rozmawiać, ale problem Bliskiego Wschodu jest duży. Ja wierzę, że nikt na nic za darmo nie da. A w to, że ten region jest destabilizowany przez siły spoza tego konfliktu, który nie działa tam bezpośrednio, to jest też pewne. Tylko mówię, musimy spotkać się w ogóle osobno, albo porozmawiać dobre 15 minut, jak nie pół godziny na ten temat. Jest jeszcze jakieś pytanie? Ja chciałem dorzucić jedną uwagę na temat nieuprawnionego łączenia skutku i przyczyny multikulti z wzrostem przestępczości, ponieważ wzrost przestępczości wynika z bardzo wielu czynników, a nie tylko z jednego i takie stawianie znaku równości jest nieuzasadnione. Ja chciałbym zwrócić uwagę, że nasza Polska, wielka Polska wielu narodów była bardzo multikulti i to nie wynikało, z tego nie wynikało wcale, że było więcej przestępczości niż kiedy jesteśmy tylko Polska, jak niektórzy mówią, tylko dla Polaków. Aczkolwiek język więzienny w Polsce, o której Pan mówi, w tej Polsce przedwojennej, jest ściśle związany z jednym językiem. Z językiem konkretnej nacji, więc wydaje mi się, że łączenie i tworzenie zależności pomiędzy pewnymi zjawiskami oraz tym, co się dzieje potem, bo tu chodzi o pewną zależność, no ma rację bytu. No to są dane, że 100% gwałtów na przypadkowych kobietach w Skandynawii dokonują ludzie, którzy są pochodzenia, pochodzą z Afryki lub z Bliskiego Wschodu i to jest naprawdę, no to są fakty. Ale znowu nie wszystko jest taką prawdą, ponieważ... Oczywiście to wynika też z biedy i tak dalej, jasne. Miałem przyjemność pracować z Edwardem Kisslerem, bohaterem getta białostockiego, który mając 18 lat uciekł z getta w czasie powstania do partyzantki i zaczął się uczyć innego języka niż hebrajski i jidysz, ponieważ mieszkał w Polsce, był Polakiem, był Żydem polskim i mówił tylko jidysz i hebrajski. Taka była multikulti Polski przed wojną. Czy Pani Lopez chciałaby się odnieść do tej rozmowy? Tak. Ja mogę powiedzieć, że ja też sprawdzałam dane z policji i jeszcze nie znalazłam żadnego przypadku związane z imigrantów. Tak? O Polsce, tak. A tutaj. Tak? Z imigrantów. Nie ma... No, najbardziej jest na przykład problemy z Polak, co zrobi wobec imigrantów, coś, jakieś przestępstwa, tak? Takie rzeczy, no to bardziej się zdarzą niż z drugiej strony. I wydaje mi się, że można śmiało powiedzieć, że nie każdy muzułmanin jest terrorystą, ale każdy terrorysta to muzułmanin zasadniczo. Przynajmniej te wszystkie zamachy, które się dokonują teraz, dokonują muzułmanie. A jeśli chodzi, ale chodzi mi o zagranicę, jeśli chodzi o Pani wypowiedź, chciałam zapytać, ponieważ Pani powiedziała, że oni chcą się edukować i tak dalej, ale czytałam wypowiedź człowieka, który był w obozie dla uchodźców w Niemczech i mają tam zajęcia, mogą się uczyć języka, przygotowywać się do zawodu, ale chodzi tam tylko 20% osób. To był najspokojniejszy obóz i obóz, w którym chodziło, no, w którym chciało się uczyć najwięcej osób. W tym najspokojniejszym obozie dochodziło tylko do kilku gwałtów miesięcznie i do kilku morderstw. A osoby, które się uczyły, to były głównie rodziny i to rodziny chrześcijańskie, bo ci muzułmanie przyjechali tam tylko w jednym celu i za bardzo się z tym nie kryli. Chciałam zapytać, jak Pani się do tego odniesie. No, to, co Pani mówiła właśnie o tej nauce. Aha. Co ja mogę powiedzieć, jest właśnie nie wszyscy muzułmani są terroryści i nie wszyscy terroryści też są muzułmani. Jak widzimy też w tym przypadku Francji, to byli Francuzi, tak? Oni byli Francuzami, wszyscy. Tak, nawet ten. On ten, co mówisz, ten uchodźca. Ale byli muzułmanami.
ale nie muzułmanami, to są radykalni, radykalni ludzie. Muzułmanie. Tak, ale muzułmani nie zgadzają się nawet z tą ideologią, tak? Oni mówią, że to nawet nie jest islam. Nie zauważyłem. No bo to jest inna interpretacja, jak tutaj no też tak. Mamy inna interpretacja różne z chrześcijanami, tak? Też są, jesteśmy różni. Jeśli mogę. Aha, dobrze. Oni... Ja zgadzam się, że większość muzułmanów to nie są radykałowie, którzy się będą wysadzać. Tylko problem jest w tym, że tak jak pani dobrze powiedziała, to jest inna interpretacja dosłowna, przeciwko której nikt nie może, żaden muzułmanin nie może protestować, ponieważ jest to zgodne z Koranem, zgodne z nauczaniem Mohameda, tylko niestety jest dosłowne i oczywiście, tak jak mówimy, nie każdy będzie się wysadzał i nie każdego jest to celem w życiu, żeby się wysadzić, ale nie mogą zaprotestować, ta zdecydowana większość nie może zaprotestować przeciwko tej radykalnej mniejszości, bo to jest zgodne z Koranem i tu jest problem. Państwo islamskie jest kalifatem, to jest taki byt państwowy, przewodzi mu kalif i według Koranu do nieba może pójść tylko ten, który poświęci swoje życie dla kalifatu. I z tego, że większość będzie umiarkowana i nie będzie chciała się wysadzać, mordować innych ludzi, jeśli ta mniejszość radykalna jest w stanie narzucać swoje zdanie, bo nikt nie może powiedzieć, że oni mówią źle. Nie mogą, bo raz, że się boją, a dwa, że no nie mówią źle, mówią zgodnie z Koranem, tylko mówią bardzo dosłownie i bardzo radykalnie. To jest ten problem. To jest naprawdę spory problem w ogóle świata islamu, bo islam nie jest jednorodny, musimy o tym wiedzieć. Islam jest bardzo różny w zależności od tego, w jakiej jest kulturze, jakie to jest państwo i tak dalej, jak bardzo jest na wschód świata, jak bardzo na zachód. Islam gdzie się różni, tak samo jak różne z chrześcijaństwo. No ale problem jest taki, że ci radykałowie nie mówią żadnych herezji, tylko oni mówią po prostu rzeczy tak, jak jest to napisane i biorą to bardzo dosłownie. I w jakiś sposób ich myślenie jest średniowieczne po prostu. Oni gdzieś tam zatrzymali się na tej epoce i tego się trzymają, nikt nie może powiedzieć, że nie mają racji. I to jest ten problem. Więc nikt nie mówi, że wszyscy muzułmanie są źli, a co do terroryzmu to się nie zgodzę. Irlandczycy też są znani, IRA była znana za organizację terrorystyczną, Baskowie też dokonywali zamachów. Więc nie udostępniałbym terroryzmu tylko wyłącznie jakimś sądem. Czy wszystkie zamachy, które się obecnie, są przeprowadzane? Ale jest to błąd merytoryczny. Mamy organizacje terrorystyczne, nie wiem. W Izraelu działają znani trzy organizacje terrorystyczne. Terroryzm nie ma narodowości. Terroryzm ma wywołać strach i po terroryzm sięgają zazwyczaj ludzie słabi, którzy po prostu chcą wywołać strach i osiągnąć tym swoje cele. Ciekawe jest po prostu to, że w tym przypadku terroryzmem posługuje się państwo, jakby nie było, on się posiada jako państwo. Terroryzm zawsze był domeną bytów niepaństwowych, a tutaj mamy państwo, które mówi o jakimś określonym obszarze, o swojej armii, o populacji około chyba 8 milionów ludzi i ci ludzie dokonują zamachów terrorystycznych w centrum Paryża. To jest ciekawe, że mamy do czynienia z państwem. Prezydent Hollande wypowiada wojnę, ale zobaczymy, jak będzie wyglądało. Jest to naprawdę... W tym przypadku jest to niesamowicie istotne, że pierwszy raz od dłuższego czasu terroryzmem posługuje się państwo. Jakby nie było, może nie uznane przez społeczność międzynarodową, ale jednak mówią sobie państwo, mają terytorium i ludność. I to jest bardzo ciekawe, jak będzie ta sytuacja wyglądać dalej. Są jeszcze jakieś pytania na odnośnie tego, kolega już wspomniał o tym terroryzmie, świeżutko podszukałem dane na temat ofiar terroryzmu w Europie od 1970 roku do obecnego. Ładnie w słupkach pokazane na naszym blogu Etyki Naszej Szkoły, jest to, można to zobaczyć. Więc do 2000 roku są tak potężne słupki. To są wszystko IRA, ETA, katolickie organizacje terrorystyczne. Katolickie, ja też się za nich wstydzę, bo też jestem katolikiem, tak jak ty. Natomiast słupek ten z 2015 z Paryża jest jeszcze tak niziutki, a wszystko wcześniej to w Europie ofiary terrorystyczne to nie są ofiary zrobione przez terrorystów muzułmańskich. Mówimy o ilości zamachów czy o ilości ofiar? Ilości ofiar śmiertelnych. W tych nowszych, w obecnym wieku tam Breivik wyskoczył trochę dużo, ale to też nie jest muzułmanin.
Natomiast jedyny taki duży słupek to jest ta obecna Francja. Natomiast warto to zobaczyć, bo my nie możemy sobie mentalności ustawiać na oparciu o hejty internetowe albo propagandę, tylko warto sięgnąć do wiedzy. Wiedza nikomu jeszcze nie zaszkodziła, a fakty są faktami. No, ale nie da się również opóźnić, że nie jest około 126 wersów, które nawołują do tego, żeby walczyć z niewiernymi, mordować, gwałcić i tak dalej. No to przecież tam trzeba. Nie przeszło. Ja znam też katolików, którzy strasznie długo wygadują. Ale więcej przez myślą wyłomane, raczej plakaty. No to trzeba szerzej słuchać. No to tam dużo. Są jeszcze jakieś pytania? Tutaj pan stwierdził, że terroryzmem posługują się tylko słabsi. Nie zgodziłbym się z tym, bo państwo islamskie jest bardzo potężne, ma bardzo wielu członków i nie tylko u siebie na Bliskim Wschodzie, tylko już na całym świecie w tym momencie. I oni wiedzą, że są silni i wykorzystują tą siłę właśnie przez te zamachy terrorystyczne. Oni nie są słabi, bo powiedzmy w takiej Francji na przykład 50%, około 50% społeczeństwa to już są muzułmanie. Oni już tam myślą, żeby wprowadzić prawo kalifatu w sposób demokratyczny. 50%. Z drugiej strony mamy Norwegię, gdzie środowiska muzułmańskie występują z listem do rządu oficjalnym o wydzielenie im terytorium na osobne państwo właśnie w tej Norwegii. Co ciekawe, w tym liście... Więc mówimy o terroryzmie. Terroryzm jest działaniem skrytym, tak? To jest działanie skryte w konspiracji, mające na celu wywołać strach. Taki jest cel terroryzmu. Terroryści działają po to, żeby wywołać strach, poprzez strach skłaniać pewne ośrodki decyzyjne do podejmowania decyzji, jakie im będą wygodne. Jeśli ja będę cię obrażał anonimowo, to nie wykazuję swojej siły, swojej odwagi, tylko raczej tego, że się boję twojej reakcji, ośmieszenia, tego, że ktoś się dowie, że nie wiem, bezpodstawnie cię obrażam. Stąd uważam, że są słabi. Są słabi dlatego, że państwo islamskie nie ma żadnego potencjału gospodarczego. To jest napompowane w pewien sposób, o czym mówiliśmy wcześniej, byt parapaństwowy, którego motorem napędowym jest ideologia, to też jest istotne. Bardzo często tych ludzi nie łączy narodowość, pewien, nie wiem, pochodzenie, tak jak w przypadku dzisiejszych państw, gdzie na przykład w Polsce wszyscy jesteśmy Polakami, mamy pewien tam kulturowe powiązania, też religijne i tak dalej, nie wiem, Czesi i tak dalej, mamy pewien jakiś tam wspólny, każdy ma wspólny etos, tylko to jest panislamizm. To jest stwierdzenie, że religia jest tutaj nadrzędna i to taka pojmowana bardzo radykalnie. Więc dlatego uważam, że terroryzm jest narzędziem w ludziach słabych. No, w przypadku izraelskich organizacji terrorystycznych też tak było, że Izrael wtedy był w powijakach i posługiwano się terroryzmem właśnie po to, żeby, dlatego że to było słabe państwo, słaby twór jak w tamtym czasie. Dzisiaj Izrael, który jest państwem silnym, ma gospodarkę, armię i tak dalej, nie posunie się takiego rozwiązania, bo nie musi, bo jest państwem uznanym na arenie międzynarodowej, wszystko jest okej. Ale no, kiedy mamy do czynienia z takim państwem, i tu jest pewna analogia, z takim państwem, które jest słabe, ono będzie właśnie pokazywać swoją siłę przez takie ataki, ale to dlatego, że jest słabe. To jest sposób siły. Państwo przez swoją słabość wykorzystuje środki, które świadczą nawet o jego słabości. To jest pokazanie pozornej siły. No właśnie tak, ale jeżeli tą pozorną siłą im udaje się wywołać strach, czyli tak naprawdę cel został osiągnięty. No tak, na tym polega terroryzm, no ale wiesz, jak giną ludzie, to sorry, ale ja też bym zareagował paniką, jeśli nie wiem, zginąłby mój kolega na ulicach Gdańska. No sorry, ale to działa bardzo tutaj, bezpośrednio prosto w głowę. Strach jest jedną z silniejszych emocji i nie powinniśmy ulegać terrorystom, ale no, nie dziw się, że na kogoś to działa. No. Na mnie to działa niesamowicie. 130 osób prawie ginie niewinnych 130 osób na ulicach Paryża, albo dlatego, że ktoś krzyczy, że Allah jest wielki i chce narzucać swoją religię siłą. O tym mówimy, to jest problem. I niestety ten problem obija się między innymi o imigracji, dlatego dzisiaj rozmawiamy. Tylko, że, no mówię,
pomimo, że mam jakieś poglądy, dla wielu one są skrajne, ja myślę, żeby ta rozmowa, szczególnie, że wszyscy jesteśmy młodymi ludźmi, była jak najbardziej merytoryczna. Więc narzucajmy sobie jak najbardziej taki dyskurs merytoryczny. Czy pani wobec chciałaby się odnieść? Tylko terroryści nie działają tutaj w Europie, tak? Więc musimy pamiętać o tym, że no, najbardziej oni wykonują takie zamachy i takie to wszystko, co robią, tak? To jest właśnie w ich kraju. Kilka dni wcześniej w Bejrucie był zamach, to też porządny. W Libanie był zamach kilka dni przed Paryżem. Tak, też. To też tam było i często na przykład w Jemen, no, słyszymy ciągle, no, Palestyna, Gaza, to wszystkie te kraje mają takie same, no, problem, taki sam problem. No to, to nie można poruszać tylko takie wydarzenia, co się stało w Paryżu. Też myślimy trochę o to tam się jedzie, w tych krajach, tam są biedni ludzi, tak? Muszą uciekać i dużo też z nich zniknie właśnie w tym trakcie do Europy, tak? Dużo, więcej niż było w Paryżu. I też dużo ludzi też zniknie? Dużo ludzi no, umarł. Zginie. Tak, zginie też na przykład w Norwegii, tak? No, kiedy był Breivik. To chyba to wszystko. To przejdziemy do kolejnego pytania. Brzmiało: jak zestawić z jednej strony wartości cywilizacji łacińskiej, cywilizacji zachodniej, a z drugiej strony muzułmaninów, mieszkańców Afryki i Bliskiego Wschodu? Jako pierwsza odpowiada pani Lopez. Jeszcze raz? Jak zestawić z jednej strony wartości cywilizacji łacińskiej, cywilizacji zachodniej, a z drugiej strony muzułmanów, Afryki, mieszkańców Afryki i Bliskiego Wschodu? Zostawić można, ale będzie zderzenie. Ja myślę, że tu najważniejsze jest szanować praw człowieka, tak? Wszyscy mamy takie same prawa w świecie, ale jeżeli przyjmujemy te uchodźcy, imigrantów, tutaj są w Polsce, ja myślę, że najważniejsze jest, żeby oni mogą też pokazywać ich kulturę. Tak? Kultura polska jest bardzo ważna. Chcemy też znać, poznać kulturę, ale też chcemy pokazywać naszą, tak? Na przykład ja mam dziecko Polakiem, jestem mężatką z Polakiem i my spróbujemy pokazywać moją kulturę i kulturę polską. Ja też nauczyłam się na przykład gotować to jest naleśniki, pierogi, takie samowe, takie rzeczy, tak? Ale moje dziecko kocha właśnie i to, tak? Moje jedzenia, moje święty, ale też święty polskie, święty i wszystko próbujemy razem robić. I to jest właśnie przykład integracji, tak? Że on może pozna takie kultury i najładniejsze i najpozytywniejsze, mogę powiedzieć, wartości z każdej kultury. I to, i co możemy oczekiwać takiej osoby, tak? Jaka osoba może być? On zna hiszpańskiego i zna polskiego. Bardzo ładnie też mówi obydwa języka. My spróbujemy też robić jakiś sposób zachowywania też pozytywny i pokazywać wszystko to, co on może mieć jakie wartości, pokazywać jeszcze dalej. Jeżeli Polak pokazuje tylko negatywne wartości, no to wszyscy dookoła będą i radykalni, i myślę, że
że Polacy są, tak, są mięci, że nie, nie mili, nieprzyjemni, tak? Tak wszystko. Tu się problem chyba rozbijał coś innego i przepraszam za pytanie, jeśli mam nadzieję, że nie jest osobiste, ale w Kolumbii większość ludzi jest katolikami, prawda? No ale mamy wszystko tam, jest drusza. Mhm. Mhm. Niestety jest tak, że religia wyznawana na danym obszarze, świata powoduje pewien sposób zachowania, pewne wartości. Nie możemy tego ukrywać, że chcąc, nie chcąc, każdy z nas w jakiś tam sposób posługuje się na przykład dekalogiem. Nie zabijamy, na tym jest oparte nasze prawo w jakiś sposób. Niedopuszczalne jest zabijanie ludzi, naruszanie ich nietykalności cielesnej. Uważamy za niemoralne kłamanie i tak dalej. Więc w jakiś sposób jest to wszystko oparte. Nasza cywilizacja, właśnie ta łacińska, jest oparta na chrześcijaństwie. I niestety jest tak, że o wiele łatwiej wydaje mi się osobie z takiego, która pochodzi z kraju, w którym taka religia jest dominująca, asymilować się, tak jak pani w przypadku. I mówię, nie jest to w żaden sposób atak czy jakaś uwaga krytyczna. W kraju również katolickim, jakby nie było oparte na tych wartościach. Już nie wkraczając to, kto z was chodzi do kościoła w niedzielę i spowiada się każdy pierwszy piątek miesiąca. Stąd nie chcę się na tym, jest oparta na tym nasza kultura. Niestety, ale jest tak, że cywilizacja islamu i cywilizacja chrześcijaństwa ściera się od już setek lat. Były krucjaty, rekonkwisty, jakieś tam przetaczały się wojny przez Hiszpanię, atakowano, broniono Jerozolimy i tak dalej. Co dalej? Nasza obyczajowość jest zupełnie inna. Musimy zauważyć, że u nas proste przykłady. Kobiety są o wiele bardziej podmiotowo traktowane niż w kulturze bliskowschodniej. Tam te kobiety są traktowane przedmiotowo i co ciekawe, znam osobiście dziewczynę, która nawróciła się na islam. Prawdopodobnie w grudniu bierze ślub. I ona oczywiście zdaje sobie z tego sprawę, że jej podmiotowość będzie zniwelowana i ona oczywiście jest na to przygotowana. Na całe szczęście jest tego świadoma, ale to jest dość istotne, żebyśmy sobie uzmysłowili, jak bardzo różnimy się myśląc z ludźmi z Bliskiego Wschodu, jak bardzo odmienne jest nasze pojmowanie świata. I to jest ten problem, z którym dzisiaj się musimy zmierzyć. Ludzie z Bliskiego Wschodu, czy tego chcemy, czy nie, pojmują bardzo często zupełnie inaczej świat, mają zupełnie inne wartości. I kiedy dodamy do tego jeszcze kilka wypadkowych, takie jak ich w ogóle pojmowanie Europy jako miejsca, gdzie dostają wszystko, jako, no mówię, takie roszczeniowe i to, że na przykład ich religia dalej jest religią, tak jak chrześcijaństwo straciło swoją misyjność w pewien sposób, tak ich religia jest misyjna. Oni dalej uważają, że cały świat powinien być islamski. Musimy zrozumieć, uzmysłowić sobie pewne różnice i to, jak one są głębokie. To, co pani mówi, że ma pani dziecko i że dobra. Nie wiem, jeśli mogę kontynuować jeszcze minutkę. Oczywiście możemy... Będzie moment jeszcze przez minutę. Tak? Chciałbym oddać głos obecnemu tutaj księdzu, aby przedstawił stanowisko kościoła. Bardzo, nie wiem, ten pan. Poradzę sobie bez mikrofonu. Dziękuję. To jest problem, o którym tutaj dyskutujemy bardzo ładnie. Powiedział pan dyrektor, że na Radzie Katolicznej, że prawdopodobnie w ogóle może nas nie dotyczyć. Bo ta wielka fala emigracji, no kierunek przede wszystkim tej fali to Niemcy, ewentualnie kraje skandynawskie, to Polska ich raczej mało interesuje, bo jesteśmy w ich oczach no, z krajem no, średnio zamożnym, można powiedzieć, postrzegają nas jako kraj ubogi w stosunku do Niemiec czy krajów skandynawskich, gdzie nie będą mogli liczyć na taką pomoc socjalną, jaką im się oferuje w tych krajach. Więc prawdopodobnie, że tak będzie, że nawet gdy oni tutaj zostaną przydzieleni w jakimś tam
w tej ilości 7 tysięcy i zmuszeni, żeby się osiedlić w naszym kraju, to prawdopodobnie długo tutaj miejsca nie zagrzeją, będą szukać tu na obszarze Unii Europejskiej innych miejsc, które uznają, że są tam lepsze warunki do życia. Jeżeli chodzi o, moi drodzy, o problem migracji, to on jest pewnie stary jak świat. Kiedy czytamy Biblię, w ogóle Stary Testament, to można powiedzieć, że to jest ciągła, jedna wielka historia migracji narodu żydowskiego od niewoli egipskiej poprzez babilońską, no i poprzez to, że Żydzi do 1948 roku nie mieli swojego państwa, teraz mają. Więc ten problem jest stary jak świat. My Polacy możemy też, kiedy patrzymy na naszą historię narodową, powiedzieć, że jesteśmy też krajem emigrantów. Weźmy emigrację po powstaniach styczniowym, listopadowym, weźmy emigrację w czasie stanu wojennego, gdzie mnóstwo ludzi zostało zmuszonych do opuszczenia kraju i tak dalej. No i my Polacy doskonale żeśmy się odnaleźli w tych nowych warunkach, ci, którzy wyjechali. Przede wszystkim właśnie z tego powodu, że Europa jest jednością, jeżeli chodzi o te podstawy i fundamenty kulturowe, czy też religijne, że no, większość zdecydowana obywateli to są chrześcijanie, oczywiście z drobnymi różnicami. No i gdziekolwiek Polak się znajdzie w jakimkolwiek kraju europejskim, nie tylko chrześcijańskim, no to doskonale się tam czuje, no bo kalendarz świąt religijnych i innych i tak dalej, no doskonale wpisuje się no, w życie każdego Polaka i my tam się odnajdujemy. No właśnie problem jest, kiedy mamy do czynienia właśnie z ludźmi no, obcymi kulturowo. Oczywiście trzeba się jak najbardziej integrować, asymilować, no i my jako chrześcijanie jesteśmy otwarci, bo to wypływa z naszej religii, że trzeba być otwartym na drugiego człowieka, życzliwym, pomagać, nawet gdy ktoś jest nam nieżyczliwym i wrogim, to my jako chrześcijanie jesteśmy otwarci i trzeba się jakoś dogadywać, asymilować, tylko że no, do tanga trzeba dwojga, jak się śpiewa w jednej z piosenek. Nie? Ta druga strona musi też tego chcieć, a tak jak się właśnie słyszy o tych, którzy przyjeżdżają, o tych emigrantach, że niekoniecznie chcą się integrować ze społeczeństwem, tworzą swoiste getta, swoje dzielnice w poszczególnych krajach i po prostu żyją tylko i integrują się, czyli kontaktują z grupą emigrantów ze swojego kraju. Bo to może widać doskonale na przykładzie Niemiec i tak dalej, gdzie jest dużo osób, które przyjechały z Turcji, no, otworzą swoje dzielnice i tak dalej, tak też jest w krajach skandynawskich, oni niekoniecznie chcą się no, asymilować ze społeczeństwem, czy też przyjmować jakieś wzorce kulturowe, czy dostosowywać się do zasad życia, które w danym społeczeństwie obowiązują. Myślę, że czasami to jest wynika też z tego, że ci emigranci muzułmańscy patrzą zwłaszcza ci fundamentaliści religijni, oni patrzą tylko pogardą na kraje zachodnie, i na społeczeństwo zachodnie, uważają, że my jesteśmy zepsuci po prostu. Nie, że na zachodzie nie ma żadnej moralności, żadnych zasad, żadnych świat, żadnej wiary, że uważają, że my jesteśmy społeczeństwem wyzutym z wartości, dlatego też no, czasami patrzą na nas chrześcijan z taką pogardą. No, tak rzeczywiście można powiedzieć, że no, taka Francja, to rzeczywiście z tradycji czy z historii możemy powiedzieć, że to jest naród chrześcijański, jeżeli chodzi o praktykowanie religii, to tam 0% przyznaje się. Oczywiście to chrześcijaństwo będzie więcej, ale jeżeli chodzi o praktyki religijne, to tam nie wygląda to bardzo słabo. Więc
Więc oni patrzą na nas właśnie czasami z taką pogardą, dlatego też nie chcą się asymilować z ludźmi, których po prostu go nie szanują najzwyczajniej. Więc trzeba się otworzyć oczywiście dla innych, ale też mieć jakąś kontrolę na to i patrzeć, kto to rzeczywiście przyjechał. Czy rzeczywiście człowiek, który potrzebuje pomocy, czy tylko po to, żeby brać socjal, albo tylko po to, żeby organizować jakieś zabawy. Na to trzeba, są pańskie organizacje, te osoby za to odpowiedzialne i na to trzeba patrzeć i prześwietlać te osoby, że rzeczywiście są ludzie dobrej woli, a nie tacy, którzy chcą siad zamę, czy nienawiść, czy zabijać. W nawiązaniu do wypowiedzi księdza. Ja nie będę. Zaraz, gdzie tu jestem? Raz. Trzeba przycisnąć go, proszę. Raz. Jako dyrektor szkoły nie będę wyrażał tu swoich prywatnych poglądów w tym momencie, tylko chciałbym, żebyśmy się uzbroili w pewne fakty. I nawiązując tutaj do wypowiedzi księdza, zupełnie co innego w tym problemie jest, jeśli chodzi o tą mikroskalę, w której my funkcjonujemy, to, co się w tej chwili dzieje w Europie, i z tymi, którzy przychodzą do nas z różnych powodów, z tego, co nazywamy szeroko rozumianą kulturą północnoatlantycką, chrześcijańską i tak dalej. I co innego jest to zderzenie tych dwóch światów, islamu i kultury europejskiej, szeroko rozumianej. I dzisiaj się ukazał w Rzeczpospolitej bardzo ciekawy wywiad z wybitną postacią, z jednym z najsłynniejszych francuskich intelektualistów, z Alanem Finkielkrautem. Notabene jego rodzice to byli polscy Żydzi. I on napisał, udzielił odpowiedzi następującej w tym wątku, w którym fragment wypowiedzi księdza miał miejsce. O trudnych przedmieściach Paryża, Marsylii i Lyonu. Na tych przedmieściach wdrożono plany rewitalizacji, które kosztowały miliardy euro. Co jeszcze można zrobić? Nie ma dyskryminacji. Islamiści nienawidzą Francji, Europy, Zachodu. Nie z tego powodu, co w nim najgorsze, czyli jakiejś ksenofobii, ale z powodu tego, co w nim najlepsze. W szczególności równości kobiet i mężczyzn. Wystarczy słuchać Saida Kutba, wielkiego teoretyka bractwa muzułmańskiego. Przeszedł on dopiero wtedy na radykalny islam, gdy zobaczył, jak blisko żyją ze sobą mężczyźni i kobiety w Stanach Zjednoczonych. I takie pytanie dziennikarza polskiego. Co trzeba zrobić, aby pokonać dżihadystów tu na miejscu, na francuskiej ziemi? To jest wszystko w kontekście tego, co się aktualnie dzieje. Francja porzuciła politykę integracji. W szczególności szkoła przestała pełnić rolę, jaka była jej przypisana. Przez dziesięciolecia reform motywowanych względami ideologicznymi, demagogią, francuska edukacja została zniszczona, ogłupiona i złamana. Jednocześnie Francja coraz bardziej rozpada się na oddzielne getta i to bardzo widoczne. Kolejne fale imigrantów tylko pogłębiają ten proces. Dlatego Republika musi odbić utracone obszary zarówno swojego terytorium, jak i swojej kultury. Stajemy więc wobec ogromnego wyzwania. To nie bombardując Rakkę rozwiążemy problem Molenbeek, tej dzielnicy Brukseli, która stała się ogniskiem dżihadyzmu, zamkniętym miastem, z którego uciekli niewierni i gdzie działa już 29 meczetów. Odsyłam Państwa do tego wywiadu, który porusza bardzo wiele tych kwestii, które dzisiaj są na tej naszej dzisiejszej debacie. I na zakończenie, wywiad jest zatytułowany, zawsze jest jakaś teza, prawda, która ma przyciągnąć czytelnika, to są zabiegi medialne i tak dalej. I to jest też cytat z wypowiedzi tego francuskiego, wybitnego, naprawdę wybitnego intelektualisty.
Prawo do azylu nie może otwierać drogi do Europy milionom. Dzielnice, w których ludzie się oddzielają od społeczeństwa francuskiego. Jeżeli w Polsce ta polityka byłaby wprowadzona od początku, myślę, że ludziom byłoby znacznie łatwiej jednak zaakceptować to, jak u nas w życiu wygląda. Ponieważ jednak ludziom, którzy przyjeżdżają tutaj uchodźcom, jest bardzo trudno zaakceptować to, jak to wszystko wygląda. Jest im trudno odnaleźć się w społeczeństwie, zwłaszcza jeżeli są innej wiary. Jednak nie warto jakby wrzucać wszystkich do jednego worka, bo nie każdy, kto jest wyznawcą islamu, musi od razu bombardować, mordować i gwałcić. Są ludzie, którzy są bardzo przeciwni temu, co właśnie w tej chwili dzieje się we Francji. Którzy są jednak wyznawcami islamu, bo ci ludzie też mają dosyć tego, jak to wszystko wygląda. I nie każdy jest bardzo przeciwko kobietom. Ja mam w rodzinie taką sytuację, w której mój wujek akurat jest również przeciwko temu. I on sam się boi o swoją rodzinę, mieszkając w państwie, w którym jest wyznawana ta wiara. Czy mogę? Tak. Też trzeba. To są chwilę temu mówiłeś, że jako katolicy mamy takie same wartości i takie no muszę powiedzieć takie postawy, tak? Jesteśmy takie spokojni ludzie. Tak, tak powinno być, ale tak nie jest. Tak? Tak nie jest naprawdę i to wiemy. No katolicy jesteśmy różni. I właśnie tutaj jak słyszymy dużo sytuacji z imigrantami. Dużo z nich też doświadczył dyskryminacji, przemocy na ulicy. I to było właśnie z osoby katolickiej. Nawet krzyczą, zabijemy cię muzułmanie. Co to jest? Tak? I tu jesteśmy katolikami. Nie chcemy cię tu. A jest solidarność i takie wartości właśnie z naszego kościoła, tak? Kościoła. Jest pewna instytucja, która nas zrzesza jako katolików i łączy w całość. Można powiedzieć, że jest jakby nie było głosem katolików. Takiej instytucji nie ma w świecie islamu. Jest to papież. Papież wypowiada się i jest na w jakiś sposób nadrzędny ponad całość Kościoła i jest jego takim no głosem, jest to Ojciec Święty, tak? Osoba, która według katolików zostaje wybrana przez wolę Ducha Świętego. Więc mówimy o człowieku, który może wypowiadać się i ma pewien posłuch i autorytet. W świecie islamu takiego człowieka nie ma. Świat islamu jest bardzo podzielony. Pierwszy z brzegu i najważniejszy podział to szyici i sunnici, którzy mają nawet inne wyznanie wiary. A potem się dzielą jeszcze bardziej. Są tacy, którzy będą słuchać tego przywódcy religijnego i inni tego. I ten podział jest o wiele głębszy. I mamy ten problem, że to, oczywiście tak jak są różne przypadki ludzi i na pewno znajdziemy katolika, który będzie mówił rzeczy, które no, nie przystają cywilizowanemu człowiekowi, tak? Bo mówienie komuś, że go zamorduje, bo tak, bo jest inny, no nie przystoi białym jakiemukolwiek człowiekowi. Przepraszam. Ale no właśnie, wydaje mi się, że podział w świecie islamu taki bardzo głęboki i ta jego nieróżnorodność i to, że francuski piłkarz, którego kuzynka zginęła w zamachu terrorystycznym w Paryżu, mówi, że on się nie zgadza na terroryzm, ale nie jest w stanie wskazać na co się nie zgadza, dokładnie. Mówisz, że się nie zgadzam, terroryzm, nie powinniśmy być razem, silniej przeciwko terroryzmowi, ale nie uderza bezpośrednio w źródło, nie powie, bo sam jest muzułmaninem, nie może powiedzieć, że on się nie zgadza na radykalny islam, który terroryzuje ludzi, tylko on mówi, że się nie zgadza na terrorystów.
to takie ta poprawność polityczna, która dzisiaj nas zabija i zabrania nam mówić o tym, na co się nie zgadzamy, kto próbuje nas terroryzować, jest bardzo groźna, bo my no właśnie, gdzieś tam zabijamy takie myślenie. No, mówimy o tym, że mówi się o tym, że terrorysta był Belgiem, ale już nie mówi się o tym tak często, że on był muzułmaninem. Nie? Chociaż ci ludzie krzyczeli, że Allah jest wielki podczas tych zamachów. I to jest groźne, że my nie potrafimy powiedzieć w ramach poprawności politycznej tego, żeby kogoś nie urazić, nazwać zła złem, znaczy to dokładnie, precyzyjnie, co kto robił, ale już muzułmanie mają często tą łatwość powiedzieć, że my robimy źle, że jesteśmy niewierni i tak dalej. I mówię, nawet sami muzułmanie nie potrafią się sprzeciwstawić temu, chociaż nie mówię, nie wszyscy chcą się wysadzać, tak? I wielu z nich się nie zgadza na terroryzm, ale nie mogą i nie są w stanie powiedzieć, że ISIS jest złe, że ten kalifat to jest po prostu kipiące nienawiścią miejsca. Nie mogą tego zrobić. I to jest ten problem. Bo świat islam, tak jak mówiłem, jest bardzo niejednoznaczny. Wiele bardziej niejednoznaczny niż nasz świat chrześcijański. Tak mi się wydaje, pomimo tych podziałów. Ale oni tak mówią, oni nie zgadzają się. Oni mówią, ale że nie są w stanie powiedzieć tego. ISIS, oni nie zgadzają się z ISIS. Tak? Jak oni działają, że to nie jest islam. I właśnie to wczoraj mieliśmy spotkanie wczoraj z muzułmanami, tak? I właśnie oni tak mówią, że oni nie zgadzają, że oni nie chcą tego testu, terroristy tutaj, to, tak? To pokazują też, nie wiem, też bardzo ciekawy wątek, Bashar al-Assad, którego pewnie znacie pod pseudonimem Dyktator, przywódca i prezydent Syrii, w wyborach, ostatnich wyborach prezydenckich, gdzie ludzi bardzo dużo głosowało w ośrodkach dla uchodźców, zyskał bodajże poparcie na poziomie 80%, na pewno zdecydowanie przekroczył 50%, jestem pewny, że 70-80%, nie pamiętam, to już był chyba rok temu ponad. Ja mogę przytoczyć nawet ten dokładny wynik, to był wynik 87,17. Tak. Ten człowiek jest nazywany dyktatorem. No i jest dyktatorem w naszym pojęciu takim europejskim, cywilizacji zachodniej, jest dyktatorem. Pytanie tylko, czy ci ludzie tam na Bliskim Wschodzie pojmują tak samo świat jak my? Musimy sobie zawsze zadawać pytanie, to jest bardzo ważne, że musimy znać motywację do czynów drugiego człowieka. Musimy wiedzieć, co nim kieruje. I oczywiście to może być w naszej opinii złe, ale jeśli to się dzieje, jeśli to nam tak pojmuje wolność, jeśli to nie zagraża nam i nie jest przeciwko nam, to my musimy to zaakceptować. Bashara al-Assada obalają siły zagraniczne, siły spoza Syrii, bo ta rewolucja już dawno by upadła w Syrii, gdyby nie to, że ktoś się wspierał. I tak było w innych przypadkach. I stąd wynika też zestabilizowanie Bliskiego Wschodu i ten wielki eksodus. On wynika z wielu rzeczy. On wynika z tego, że Angela Merkel mówi, że przyjmiemy wszystkich uchodźców i zapraszamy. I teraz do Europy maszeruje i płynie mnóstwo ludzi z różnych krajów. Nie zawsze zagrożone jest ich życie, bo słyszą, że po prostu że w Europie zostaną przyjęci. I oni, tak jak powiedział ksiądz, zmierzają w odpowiednie miejsca. Ten problem jest wielowątkowy. I mówię, problemem jest to, że nasze kultury są bardzo odmienne. One się totalnie ze sobą gryzą i ja nie uważam, że Francja zaprzepaściła możliwość asymilacji tych ludzi, bo poprzez edukację i państwowy system edukacji i przymus edukacji młodych Francuzów i młodych dzieci ta asymilacja następowała. Tylko, że jak widać, nie wszyscy chcieli się jej poddać i się jej przeciwstawiali. Tak. Ja chcę pojaśnić, zjasnić, jak jest podjęcie. I to jest właśnie asymilacja i integracja. Asymilacja właśnie chodzi o to, co tam się dzieje w Niemczech i w tych krajach, gdzie już są ci imigranci, uchodźcy, ale nie są zaintegrowani. A dlaczego? Bo tam chodzi tylko, żeby oni, jak słowo właśnie tak brzmi, asymilują, tak? Kulturę i wszystko, co tam jest w kraju. Ale integracja jest bardziej, jak mam prawo też pokazywać i też praktykować moje kultura, moje wywiary, moje wszystko, to też jest moje, bo to też jest moja tożsamość, tak? Moja tożsamość. I mam prawo do tego, tak? Jak ja nie chciałam zmienić Lopez, bo jeżeli będę jak mój mąż, no to nie jestem ja, tak?
I to właśnie chodzi o to, żeby nie będzieć asymilacja jak tam jest, że wszyscy muszą sobie poradzić sami, żeby zintegrować, żeby z kimś Polak, Polka, ta osoba będzie pomagać, tak? Będzie powiedzieć, jak tutaj wszystko działa, jak instytucje, jak szukać pracy, bo najpierw wszyscy nie będą ani muzułmani, ani terroryści. To są uchodźcy, to są osoby, ludzie. Tak? Najpierw musimy myśleć o tym. Ludzie, którzy uciekają z wojny, uciekają z takie niebezpieczeństwa. I tutaj jest bezpiecznie, nawet dla mnie jest bezpiecznie tutaj, w Polsce. Też oni nie będą robić getto, bo tutaj też chodzi o to. Ta integracja, żeby nie robić ośrodku dla uchodźców, tylko żeby wszyscy szukać mieszkania, tak, wynajmować mieszkania wszędzie. Tak, tylko tak. Jeśli mówimy o ośrodkach dla uchodźców, to przy tak dużej masie niemożliwe jest ich rozlokowanie od razu między ludźmi. No, ale oni od razu nie będą. Takie fale, jak mówią, nie będzie tak. Jeśli mówimy o uchodźcach, bo to jest bardzo ważne, czy mówimy o uchodźcy, czy o imigrancie, bo jeśli mówimy o uchodźcach, to jest to niestety mniejszość. I na tym strasznie ubolewam, że my bardzo często nie pomagamy ludziom, którzy tej pomocy potrzebują. I to jest problem, przed którym stoimy dzisiaj jako Europejczycy i ludzie, którzy jakby nie było, zdecydowali się podjąć pomoc tym ludziom. Bo tak zdecydowaliśmy jako, wydaje mi się, Europa i to jest akurat dobre, że my chcemy pomagać, tylko my pomagamy źle. Teraz na chwilkę, dłuższą część oddam możliwość wypowiedzi osobom z sali. Czy ktoś chciałby... Mogę skończyć? Muszę skończyć, tak. Ale tylko skończyć i oddaję głos. 30 sekund. Dobrze. My pomagamy źle, bo tak jak wyobraźmy sobie sytuację, że leży człowiek zakrwawiony na ulicy z otwartą raną, i my stwierdzamy, że trzeba mu pomóc, no to będziemy go ciągnąć za habety, za przeproszeniem, do szpitala, a on w tej po drodze się będzie wykrwawiał i zrobi sobie jeszcze większą krzywdę. Ogólnie tak się nie robi, pomagamy na miejscu i tu jest ten problem. Zamiast pomagać na miejscu, na Bliskim Wschodzie, pomagać w tych ośrodkach dla uchodźców, starać się zniwelować siłę terrorystów i ludzi, którzy niszczą te społeczności tam na miejscu, no to my właśnie zaciągamy tego krwawiącego, obracającego krwią człowieka do szpitala, zamiast pomagać mu na miejscu. I to jest problem, który Europa dzisiaj popełnia. My destabilizujemy jakieś regiony, mniej lub bardziej świadomie, a potem musimy ponosić tego konsekwencje. I ponosimy, jak widać, to jako konsekwencje jako cała Europa, pomimo że Polska nie destabilizowała tak naprawdę wielu tych krajów, z których dzisiaj napływają ci ludzie. Chociaż niestety mieliśmy swój udział, tak na przykład jak w Afganistanie, bo z Afganistanu też przybywają ludzie. I to jest problem, bo jeśli spojrzymy sobie nie jako Polacy, to nasi żołnierze byli tam okupantami, jakby nie było. Liczby tylko chcę podać, żeby tutaj uzbroić argumenty przedmówcy. Unia i kraje unijne nie troszczą się o uchodźców na Bliskim Wschodzie. I to jest w ogóle generalna teza. I ona jest poparta po prostu konkretnymi, twardymi dowodami, z którymi się nie da dyskutować już w tej chwili. Na uchodźców syryjskich na przykład agenda ONZ, która się tym zajmuje na tamtym terenie, ma w tym roku do dyspozycji 1 700 000 000 dolarów. A potrzebuje 3 razy tyle. Polski MSZ na przykład w tym roku obciął o połowę fundusze, jakie Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej miało na pomoc uchodźcom syryjskim w Libanie. Pomagamy więc 3 000 osób zamiast 6 000. Światowa Organizacja Zdrowia, WHO, alarmuje, że 200 000 uchodźców musi przestać, 200 000 uchodźców musi przestać dostarczać żywność, a dla pozostałych prawie 1,5 miliona najbardziej potrzebujących obcięła wydatki na jedzenie z 40 do 12,5 dolara miesięcznie. I te liczby, że stawka miesięczna na utrzymanie tam wynosi około 40 dolarów, żeby im zapewnić standard jakiś, a w Niemczech, żeby utrzymać jednego uchodźca, potrzeba co najmniej 20 razy tyle w skali miesiąca. I druga rzecz. Ci uchodźcy tak zwani, z pojedynczymi wyjątkami,
przybywający do Europy, nawet syryjscy, nie są teraz zagrożeni utratą życia, bo nie przybywają bezpośrednio z terenów walk, tylko przeważnie z Turcji. Tam jeszcze jest ten kontekst kurdyjski, to jest bardziej skomplikowana rzecz, itd., itd. Mówiąc, podsumowując, 20 razy taniej jest zapewnić jakiś standard i byt tym uchodźcom, którzy się znajdują na Bliskim Wschodzie, a tych potencjalnych uchodźców, których fala w każdej chwili może się zwiększyć, to jest około 17 milionów, 20 razy taniej jest spacyfikować tą sytuację tam na miejscu, niż tutaj, jeśli chodzi o kasę. Tak, ale to jest rozwiązanie polityczne, biznesowo, takie znaczy, ekonomiczne też. Znaczy, tak. Ale to też chodzi, bo... Dobra. Tak, tak, no. Tak. No, tylko to chciałam powiedzieć, że to nie jest w naszych rękach. Tylko, tak, że nam chodzi o ludzi. Rozwiązanie, tak. Chcemy pomagać w jak największej liczbie, więc jeśli wydajemy i mniej wydamy na konkretną jedną osobę tam na miejscu, dzięki temu, że jest to na miejscu, zamiast tutaj, to pomożemy większej liczbie ludzi. I to chyba też jest istotne, bo chodzi nam o ludzi. Bo mówimy, cały czas mówimy o ludziach, o konkretnych ludziach, o tych ofiarach, które zginęły i o ludziach, którzy chcą tutaj dotrzeć i o tych, którzy giną tam na miejscu. Mówimy cały czas o konkretnych ludziach, pomimo, że to są ogromne często liczby. Mówimy o konkretnych ludziach i pomocy i mówimy o uchodźcach, bo uchodźca to osoba, której zagrożone jest życie. A w Europie problem jest taki, że mamy przybyszów emigrantów ekonomicznych, którzy przybywają do Europy, gdyż no nie jest tajemnicą i oni to podkreślają, że oni przybywają, to jeśli mówimy o emigrantach ekonomicznych, po to, żeby mieć lepsze życie. I oczywiście to jest naturalne, bo każdy chce żyć lepiej. Tylko pytanie, czy my to udźwigniemy? Po pierwsze kulturowo, a po drugie bardzo ważne jest pytanie, po co to wszystko i kto to wywołał? Według wielu obserwatorów wywołała to wypowiedź Angeli Merkel, która powiedziała, że przyjmiemy wszystkich uchodźców. Co wywołało falę emigracji i nieco jakie siły polityczne, to też jest ważne, przyjmowały emigrantów do Europy na przestrzeni, przestrzeni tych ostatnich kilkudziesięciu lat po wojnie. Bardzo często byli to, mówiąc krótko, kapitaliści, którzy potrzebowali taniej siły roboczej. We Francji chciano wpływać na żądania robotników, ściągając sobie robotników z Europy Wschodniej, a potem po wojnie na przykład z byłych kolonii. I to robiono. Były rządowe instytucje do spraw imigracji, które ściągały słabo wykwalifikowanych robotników, tak żeby żądania francuskich obniżały się. Mówimy o rzeczach, na które niestety nie mamy wpływu. Mówimy o sile ludzi, którzy chcą się bogacić, bo tak naprawdę ludzie, którzy czerpią z tego zyski, zamkną się w swoich willach gdzieś poza wielkimi miastami, ich to nie będzie obchodzić. Ale dzieją się ludzkie dramaty dlatego, że ktoś chce po prostu mieć więcej. I to też jest dość duża wypadkowa. Ta emigracja już dzisiaj napędza w pewien sposób gospodarkę, pewne sektory gospodarki niemieckiej, tylko no, z jakimś tam kosztem. Więc patrz się na to jak najszerzej, ale musimy właśnie pamiętać o tym, że taka duża fala, taka ogromna fala uderzająca w Europę może być nie do wytrzymania i może prowokować bardzo duże konflikty na ulicach naszych miast i one się już dzieją. I musimy mieć to na względzie. Ostatnia tura pytań z sali. Tak, pan poruszył temat tego, że uchodźcy przyjeżdżają po lepsze życie do Europy. Tylko pytanie, w jaki sposób oni chcą to lepsze życie uzyskać? Bo dużo z nich, duża część z nich, nie chcę użyć słowa większość, ale duża część z nich przyjeżdża tutaj po socjal, który jest dość wysoki w krajach typu właśnie Niemcy, Nowej Wielkiej czy Szwecja. Ale jak właśnie odróżnić uchodźcę od imigranta, uchodźcę, który potrzebuje pomocy, od imigranta, który przyjeżdża na socjal i na darmochę? Wydaje mi się, że nie można to zrobić zmieniając prawo socjalne od podstaw. Tylko czy to jest możliwe? To jest możliwe w demokratyczny sposób, żyjemy w demokratycznym państwie, w Unii Europejskiej, wszystko można przegłosować. Tylko teraz ten socjal można zmienić... Ale chodzi o wolę polityczną, nie ma takiej woli politycznej. Okej, przepraszam. No, możesz też. Jeśli chcesz? Ja mogę czekać. Nie ma takiej woli politycznej. Społeczeństwo zachodni dobrze jest z tym, jak jest. Tak mi się wydaje i takie są nastroje społeczne.
takim jak Francja, przydałoby się nawet, żeby ci, imigranci chociażby za te mieszkania, za te, za tą pomoc socjalną chociażby sprzątali ulicę, bo tam naprawdę potrzeba sprzątać ulicę. Okej, ale niestety nie jesteśmy społeczeństwem francuskim. Niestety. Się przypadkiem. Ja nie żałuję, akurat, bo jest to społeczeństwo, które, no mówię, dzisiaj stoi przed wielkimi problemami. Nie ma takiej woli politycznej, wydaje mi się. Wola polityczna była taka, żeby te świadczenia socjalne zwiększać. Chociaż to też jest dobre pytanie, bo Niemcy dzisiaj stopniowo, ale obniżają te świadczenia socjalne. Dzisiaj w Niemczech funkcjonuje coś takiego jak Amerowarbeit dla ludzi, którzy pobierają zasiłek i oni muszą pracować za 1 euro na godzinę, żeby odpracować swój zasiłek. Jeśli nie będą tego robić, będą się stawiać, będą dostawać zasiłków. Kiedyś tak nie było, to gdzieś tam zostaje wprowadzone. Jakieś świadczenia socjalne były wiele większe. Tak naprawdę, jeśli miało rodzinę, to można było spokojnie wyżyć ze świadczeń socjalnych. Więc one się zmniejszają. Chodzi o pewien mit. Mi się wydaje, że w dużej mierze to co mówiłem, to jest próba uzyskania taniej siły roboczej. Bo wiemy też, że ci ludzie, wielu z nich, jakaś część podejmie pracę. I są to ludzie często słabo wykwalifikowani, dla których, którzy mają w ogóle standard promowania pieniędzy, w ogóle zupełnie inaczej patrzą na świat, dla nich nieważne, co są w Europie, to będzie super. Zresztą wystarczy, że nie wiem, któryś z nas by pojechał pracować na zachodzie i by zwariował. Mój kolega teraz pracuje w branży, w której pracował w Polsce, na stoczni i po prostu mówi, że to jest niesamowite. 100-metrowe mieszkanie dla pracowników dwóch i po prostu nie wierzy, że to się dzieje. Mówi, że gdyby nie to, że po prostu czuje się mocno związany z tym krajem i chce tu zostać w Polsce, to by tam został, bo tam jest lepiej po prostu. Więc mówię, doświadczenia socjalne się zmniejszają. To nie jest tak, że dzisiaj Europa po prostu tylko zwiększa i zwiększa. Problem jest taki, że mamy dwukierunkowe, bardzo błędne myślenie. Czyli z jednej strony ludzie, którzy chcą zysku i dlatego zostali początkowo i chyba dalej ściągani są ci imigranci, tutaj tak zwana tania siła robocza. I ludzie, którzy oszaleli na punkcie multikulturalizmu, czyli tego, że pomieszanie wszystkiego ze sobą daje jakiś pozytywny skutek. Mi się wydaje, że piękne na świecie jest to, że jeśli pojedziemy sobie w dowolne miejsce na świecie, to będzie inaczej. I to jest wspaniałe. I nie wiem, dla mnie problemem nie jest pojechanie na Bliski Wschód i dostosowanie się tymczasowo do tego, jak to tam wygląda i oglądanie tego. To jest raczej imponujące. I tak jest w przypadku każdego innego miejsca na świecie. To jest właśnie piękne. To jest to, że dzisiaj mamy możliwość zobaczenia wszystkiego na świecie i wszędzie możemy pojechać. Zobacz, jak żyją nasi ludzie. A jeśli się wymieszamy, to gwarantuję wam, bo to się już dzieje. Dzisiaj ci ludzie, którzy się wsadzali, byli Francuzami. I to jest prawdopodobnie tak samo trzecie pokolenie. Czyli ludzie, którzy są wnukami i dziećmi imigrantów, którzy przybyli właśnie za pracę do Europy. I oni wychowali się w Europie, która dała im edukację, nauczyła ich języka francuskiego, dostali wszystko, ale zobaczyli świat, który jest totalnie zepsuty oraz zobaczyli też, że oni chyba inaczej się trochę różnią i zaczęli szukać swojej tożsamości. Znaleźli ją w islamie i bardzo znaleźli ją w bardzo radykalnym islamie, bo szukali swojej tożsamości. Bo to, co was określa, każdego z nas, to jest nasze imię, ale też to, skąd pochodzimy. Tożsamość jest bardzo istotna dla naszego bezpieczeństwa tutaj, w głowie, żebyśmy czuli się, no właśnie, sobą. I oni znaleźli tą tożsamość, niestety znaleźli ją najgorzej jak mogli, dla nas. Dobrze, teraz. Jeżeli mówimy o imigrantów ekonomicznych, tutaj widzicie, jest stereotyp, tak? Nie jesteśmy z mieczami, tak? Ludźmi z mieczami, jak mówił kiedyś Korwin. Znaczy, no. Tak? Jesteśmy też wykształceni. Dużo z tych uchodźców, imigrantów też mają doktorant, też są, no, mają dużo doświadczeń. I nie chodzi tutaj, że oni nie chcą pracować. Oni chcą pracować, tylko że tutaj jest trudno. Najpierw trzeba uczyć się językiem, tak, języka. I jak widać, język jest bardzo trudny, no, ale niektórzy bardziej. Też prawo nie mamy takie sam. Jeżeli chcemy tutaj zostawić w Polsce, musimy mieć kartę pobytu. Teraz nawet jest trudniejsze, bo teraz nie ma karty pobytu, teraz jest jak PESEL. Tak. Nie ma PESEL-a, nie ma PESEL-a. I bez PESEL-u nie możesz iść na przykład do przechodni. Tak? Mhm. To trzeba prywatne. To trzeba na czarno pracować. Tak, i to jest bardzo trudna sytuacja. Jeśli mogę odbić piłeczkę.
Mi się na przykład marzy życie w Katarze. Katar to jest takie państwo na Bliskim Wschodzie, niesamowicie bogate, ale niestety nie będzie to możliwe dla mnie, bo to państwo praktycznie rzecz biorąc nie daje obywatelstwa nikomu z zewnątrz. Musiałbym się ożenić z kobietą, która ma obywatelstwo katarskie, ale to też jest niemożliwe, bo niestety religia i kultura powoduje to, że te małżeństwa są często aranżowane. No niestety, żyjemy w takich czasach, że jeśli przyjeżdżamy do jakiegoś miejsca, to jest tam trudniej lub łatwiej, ale zazwyczaj istnieją jakieś trudności, żeby być pełnoprawnym obywatelem. No i wynika to z wielu rzeczy, bo jest to też w pewien sposób przywilejem. Ja uważam, że to jest też przywilej móc, jeśli chcemy gdzieś przyjechać, to żeby mieć pewnie pełnię praw, to jest przywilej, tak? Chcąc, nie chcąc. Więc... Ale tutaj też jest to samo. Ja jestem mężatką, Polakiem i tak też nie mam obywatelstwa, tak? I muszę ciągle robić te karta pobytu, są rok, tak? Ja teraz mam na stałe i właśnie dopiero teraz mogę robić ten proces do obywatelstwa, tak? Dopiero teraz, nie na początku. Dlaczego? Jestem mężatką z Polakiem, no to od razu musiało być tak. Bo istnieje ryzyko fikcyjnego małżeństwa. No, ale jak fikcyjny, jeżeli to było w kościele. Znaczy, w kościele jasne. Mamy dziecko, no to... Nie mówię, że jest takie ryzyko, nie? Dziecko nie rzucam, bo mówię, tak może być. Nie jest fikcyjne. Nie, w tym przypadku, ale takie sytuacje się zdarzają oczywiście. Tak, się zdarzają. No. Czas, proszę o ostatnie pytanie z sali. Ja mam tak pytanie, czy taka nadmierna imigracja nie zniszczy gospodarki, bo ja słyszałem, że Kalifornia kiedyś była najbogatszym krajem Stanem Ameryki, a dzisiaj jest bankrutem, bo za dużo imigrantów przyjęła i po prostu nie stać gospodarki, nawet takiej nowoczesnej jak Kalifornia na imigrantów. Ja byłam w Oslo ostatnio na wizytę studijną, właśnie chcieliśmy z miastem zobaczyć jak tam jest, jak tam działa właśnie ten program integracji imigrantów i uchodźców i tam mówią coś innego, tak? Zupełnie inaczej. Tam jest właśnie, jeżeli pamiętamy, jak była historia Norwegii, oni byli biedni, a teraz są najbogatsi tutaj w Europie, no, najbogatsi, no. I oni mówią, że to jest właśnie, bo tutaj tam są imigranci. A nie przez Europę? Nie, przez pracę imigrantów, bo dużo ludzi też emigruje, potem jak może tutaj się zdarzyć, tak, dużo Polaków emigruje. I potem tutaj nikt nie będzie, nie ma dużo rąk, ręki do pracy, tak, do pracy. To trzeba jeszcze no, wymyśleć jakieś rozwiązanie. Tak? I właśnie mamy tutaj imigranci, którzy przejeżdżają, no to są pracować. Trzeba tylko pomagać w tym pierwszym okresie I ja myślę, że będzie wszystko w porządku. Oni są. Ja płacę podatki, dużo ludzi, imigranci też tak robią. I to pomaga rozwijać kraj. Tak? Ja mam inny przykład. Mi się wydaje, że świetnym przykładem tego, jak bronić własnej gospodarki, jest Australia. Australia jest krajem, państwem multikulturalnym, to nie ulega żadnej wątpliwości. Tam żyją naprawdę różni ludzie, różnych kręgów kulturowych, wyznający często różne religie. Ale jest jeden pewien znaczący fakt. Żeby dostać się do Australii, trzeba spełnić pewne warunki. Tam jest wiza tak zwana punktowa. Trzeba zdobyć odpowiednią ilość punktów, żeby móc przyjechać do Australii. Są jeszcze inne tam opcje, czyli na przykład małżeństwo, wiza studencka, czyli trzeba się uczyć tam i trzeba wykazywać w urzędzie, że się ma odpowiednią frekwencję. Jest to bodajże na poziomie 70 lub 80%, ponieważ sam byłem zainteresowany wyjazdem do szkoły tam na rok. Jak wygląda wiza punktowa? Wiza punktowa jest za wiek, im jest się bardziej w wieku produkcyjnym tak zwanym, tym więcej punktów. Jest za znajomość języka angielskiego, który jest językiem urzędowym. Trzeba go znać i znać go jak najlepiej, jeśli zaliczy się te testy
na najwyższą punktację, no to też te punkty się przekładają na wizie. Jest też, co bardzo istotne, za wykonywany wyuczony zawód. Jeśli na przykład na rynku australijskim w danym okresie potrzebni są oficjerzy i ma się wykształcenie w tym zawodzie, to się dostanie na maksymalną ilość punktów. A jeśli są potrzebni lekarze, to akurat dostanie się za to. Jeśli elektromonterzy, to wszystko jest zależne. Można wykonać naprawdę różny zawód, ale za niego w danym momencie są punkty. W innym przypadku Australia nie dopuszcza do imigracji tego państwa, bo właśnie dba o swój rynek pracy. Mówiąc no bardzo brzydko, no ale ściąga tylko takich ludzi, których potrzebuje jako państwo, ale nie pozwala na migrację każdego i wszystkich. I tak samo jest z innymi państwami arabskimi. Katar też nie pozwala na migrowanie wszystkich. Przecież było takie pytanie w ramach tego kryzysu migracyjnego, czemu nie zajmą się nimi te bogate państwa arabskie, jak Arabia Saudyjska, Katar, państwa tak zwane GCC. No właśnie nie zajmą się dlatego, że dbają o to, żeby ludzie z biednych krajów Bliskiego Wschodu nie przybywali tam, bo wiedzą, czym to grozi, bo ich społeczeństwo żyje na dość wysokim poziomie, jest tam wysoki poziom edukacji i wiedzą, że ci biedni ludzie bardzo często, słabo wyedukowani, przez to podatni na pewne wpływy i demagogię, mogą wpływać na bezpieczeństwo tego państwa i dlatego ich nie wpuszczają. I my właśnie robimy ten błąd, bo w ramach jakiejś ideologii multikulturalizmu na to się zgadzamy, a jak widać, nawet ludzie z tego samego kręgu kulturowego nie dopuszczają do tego, bo wiedzą, że jest to zagrożenie. Zagrożenie dla nich rynku pracy, dla gospodarki, ale też zagrożeniem bezpośrednio takim zagrożeniem na ulicach. Bo niestety, ale mówię, świat sam jest podzielony. Jest też bardzo niepochlebne opinie na temat ludzi z innego kraju muzułmańskiego, mówionych przez muzułmanów. I to jest bardzo ciekawe, że ci ludzie sami wewnątrz bardzo często się nie lubią i mają w sobie bardzo, no mówię, niewybredne komentarze. Teraz oddaję głos głównej organizatorce dzisiejszego wydarzenia. To ja mikrofon. Moi drodzy, dzięki Kuba, że mnie wywołałeś, ale to tak tylko chciałabym powiedzieć dwie ważne rzeczy, bo odczuwam pewien niedosyt. Niedosyt wynikający z faktu, że mimo przypomnienia pojęć, które dzisiaj powinny być głównym tematem, o uchodźcach, wszak rozmawiać mieliśmy, rozróżniając bardzo wyraźnie problemy imigrantów ekonomicznych, bo oni nie są przedmiotem. Wiemy, że każdy z nas chce żyć pięknie, bogato, cudownie w 100-metrowym mieszkaniu. To jest oczywiste. Natomiast problemem jest pomoc i wsparcie dla ewentualnych uchodźców i to jakby stąd też ten mój niedosyt. Tak? To uważałam za główny temat debaty, dyskusji przygotowanej przez uczniów. To po pierwsze. Po drugie, znam opinię trzech klas bardzo szczegółową. Gdybym statystycznie miała się odnieść, wprawdzie ankiety będziecie pisać, robić, wypełniać w przyszłym tygodniu, ale tak statystycznie po dyskusji w ramach lekcji wiedzy o społeczeństwie, to ja wiem, że około 85% jest przeciwnych uchodźcom w Polsce. Mieliście przestrzeń i czas tutaj, w tej sali, w sali komunikowej dzisiaj, żeby przedyskutować ten wątek. To się nie zadziało. Nie wiem dlaczego. Dwie, trzy osoby zabrały głos. Być może te kolorowe karteczki, które są tu przygotowane i będę chciała, żebyście zapisali odpowiedź, przemyślaną odpowiedź. Odpowiedź na pytanie, gdy słyszę słowo uchodźca, myślę o. I zapiszcie, o czym myślicie, co wam rezonuje w głowach, gdy słyszycie słowo uchodźca. Oczywiście w swoim stylu dość przekornie i przezornie też napisałam, gdy myślę gdy słyszę słowo Polak, myślę o. Pomyślałam też o kilku innych rzeczach, ale to już nie zaryzykuję. Zatrzymać się możecie tylko na w słowie uchodźca. I zapiszcie proszę wszystko to, co wam się w głowach pojawia. A ja wam obiecuję, że będzie to przedmiotem dalszej dyskusji i rozmowy, czy w ramach przedmiotu, który mam przyjemność prowadzić, czy w ramach godzin wychowawczych, wiedzy o kulturze i wszystkich wątków, bo wszak to temat bardzo interdyscyplinarny. Ja nie podsumowuję debaty. Ja tylko zapowiadam te karteczki, które za moment gdzieś poproszę, abyście się poczęstowali, a wychodząc nakleili. Są tu dziewczyny, które pomogą, zbiorą i nakleją. Oczywiście piszemy anonimowo. To, co czuję, myślę,
to, co chce napisać. I na koniec zachęcam Was, młodzi ludzie, do podzielenia się tym, co myślicie na temat uchodźców, tak aby nasi prelegenci, którym już wstępnie bardzo dziękuję, mogli się do tych wątków odnieść. Oddaję mikrofon. Jak Pani zachęca, to ja jako człowiek, który jest zaangażowany w jakąkolwiek działalność społeczną w organizacji pozarządowej, ja zachęcam Was, niezależnie od tego, jakie macie poglądy, czy macie poglądy zbliżone do Pani, czy do mnie, czy macie zupełnie inne poglądy od nas, żebyście działali. Żebyście działali, czy to w Centrum Imigrantów i Imigrantek w Gdańsku, czy to w Młodzieży Wszechpolskiej, czy w jakiejkolwiek innej organizacji. Działajcie, bo nam dzisiaj potrzeba ludzi, którzy nie boją się działać, mówić i są odważni i chcą po prostu wpływać na rzeczywistość. Bo ja jestem pewny, że jeśli będziemy się spotykać, rozmawiać, jeśli będziemy działać, jeśli będzie nas jak najwięcej, niezależnie od tego, jaką stronę problemu, w jakiej stronie jesteśmy, to będzie nam o wiele łatwiej funkcjonować w tym społeczeństwie. Bo to jest bardzo ważne. Naprawdę zachęcam Was do jakiejkolwiek działalności, żebyście w miarę Waszych możliwości angażowali się w jak najwięcej działalności społecznych w organizacjach pozarządowych. I to tyle ode mnie na koniec. Ja też powiem, że jeżeli macie jakieś wątpliwości, najlepszy sposób, żeby się dowiedzieć, jak tam jest, jak myślimy, imigranci, jak uchodźcy, to jest zbliżenie, to jest kontakt. Kontakt z tymi ludźmi, co pytać, bo my nie gdziemy, my chcemy nawet rozmawiać, chcemy zintegrować. To nie jest tak, że my nie chcemy, nie mamy chęci. No to nie jest tak. Tam jest dużo ludzi, którzy pracują z nami, współpracują, robimy ten program razem z instytucjami, z policją, z służby zdrowia, jest też wszystkie te urzędy miasta. Wszyscy jesteśmy razem, ONG. I też zapraszam Was, żeby się dołączyć do tej sieci mentorów. Mentorów dla imigrantów, dla uchodźców. Tak? Jeżeli pomaga, chcecie pomagać, żeby osoba, uchodźca, że integrowałaby w dobrym sposobem i też pokazywać takie wartości, prawdziwe wartości Polski, to jest właśnie moment. Tak? To dobry moment, żeby tak mieć ten kontakt i te relacje i poznać świat, inne poglądy. Tak? Dziękuję. Chciałbym podziękować wszystkim obecnym za udział w tej debacie. Przede wszystkim prelegentom oraz osobom, które wypowiadały się dzisiaj, bo myślę, że takie dyskusje są warte. Trzeba rozmawiać o takie tematy, aby też poszerzyć swoją wiedzę na dany temat. Dziękuję i proszę o brawa przede wszystkim dla prelegentów. Sali 103 jest wszystko przygotowane, serdecznie zapraszam. Klasę drugą B i trzecią B organizatorów dzisiejszego spotkania również proszę o pozostanie tutaj na miejscu. Raz jeszcze zaapeluję o to, co Wam rezonuje w głowach, jakie macie skojarzenia. I jeden z plakatów bardzo proszę, żeby się zapełnił. No i liczę na to, że zaproponujecie temat kolejnej debaty, której tak aktywnie na świecie udział. Dziękuję bardzo. Dziękuję.